Dzień dobry, nazywam się Karolina Chomicka, odpowiadam za rozwój marketingu w Kontel. Dziękuję, że dołączyliście do webinaru. Dzisiaj chcemy przekazać Wam kilka informacji na temat nowości w kwestii słuchawek i zestawów głośnomówiących. Dziękuję, że dołączyliście do webinaru. W ten sposób pokazujecie nam, że chcecie razem z nami współtworzyć sprzedaż rozwiązań Poli na polskim rynku. Będąc sprzedawcą, warto znać nowości w ofercie Poli. Zwiększa to szanse sprzedaży. Duża wiedza na temat sprzedawanych rozwiązań wysoko pozycjonuje zazwyczaj osobę handlową lub techniczną w oczach klienta. Webinar potrwa około 40 minut. Jest to i mało, i dużo, ale to wynika z tego, że chcemy przekazać Wam jak najwięcej informacji. Webinar oglądasz na YouTubie, więc w dowolnym momencie możesz go zatrzymać i wznowić oglądanie w dogodnej dla Ciebie chwili. Taka forma przekazu informacji jest bardzo pożądana wśród resellerów, ponieważ wiemy, że macie czasami więcej czasu na oglądanie, czasami mniej. Mamy nadzieję, że właśnie spełniamy Twoje wymagania. W czasie prezentacji w Twojej głowie mogą pojawić się pytania. Wyślij je do nas na adres marketing@kontel.pl. Odpowiemy na nie. Materiały ze szkolenia prześlemy w najbliższym czasie newsletterem. Pamiętaj, aby się na niego zapisać na stronie www.kontel.pl/newsletter. Tylko wtedy masz pewność, że otrzymasz i materiały, i informacje o najnowszych promocjach i zmianach w modelach oraz wszystkie informacje na temat działalności naszego biura i wszystkiego, co może przydać się Tobie w sprzedaży rozwiązań z naszego portfolio. Dzisiejszą prezentację poprowadzą Beata Woźniak-Marzęcka oraz Monika Jezierska. Podczas dzisiejszej prezentacji przedstawimy nową budżetową słuchawkę do call center Encore Pro 300, nowości w przewodowych słuchawkach USB serii Blackwire, nowości w słuchawkach bezprzewodowych, bluetoothowych, jak i dektowych oraz nowe zestawy głośnomówiące. Doskonale wiecie o tym, że marka Poli to połączenie dwóch znanych i bardzo lubianych do tej pory marek Plantronics i Polycom. Poli bardzo koncentruje się na tym, aby zapewnić klientom najinteligentniejsze sposoby komunikacji i współpracy. Kontel jako oficjalny importer i dystrybutor całego portfolio Poli posiada bogatą ofertę rozwiązań od zestawów słuchawkowych idealnych dla contact center, pracowników mobilnych i biurowych, przez telefony stacjonarne, telefony konferencyjne, rozwiązania wideokonferencyjne do sal konferencyjnych, a także platformę zarządzania całością wcześniej wspomnianych rozwiązań. Innymi słowy, staramy się, aby wszystko to, co dostarczamy naszym partnerom handlowym, abyście mogli właśnie poprawiać ten sposób wrażenia Waszych klientów i zachować ich spójność na wielu urządzeniach i płaszczyznach. Teraz przekazuję głos koleżance Monice. Dzień dobry. Jeszcze raz miło mi się z Państwem spotkać i zaprezentować nowości w słuchawkach przewodowych. Na początku przedstawię, co zmieniło się w rodzinie słuchawek profesjonalnych Encore Pro, dedykowanych głównie do call center i contact center. Seria Encore Pro 700 jest już od długiego czasu w ofercie. Model na dwoje uszu i na jedno ucho, 710, 720 na dwoje uszu, widać na slajdzie. Cały czas jest to najlepsza słuchawka na rynku. Wyróżnia się mikrofonem z najwyższą redukcją szumów otoczenia, 95%, lekkością i mocowaniem mikrofonu, co pozwala na lepsze ustawienie go względem ust. Druga seria to Encore 500, model ze średniej półki, zastąpił znaną i jeszcze do tej pory używaną w wielu call centrach i biurach serię Supra Plus. Rodzina słuchawek Encore Pro 500 ma w swoim gronie więcej modeli. Encore Pro 510 na jedno ucho, Encore Pro 520 na dwoje uszu oraz Encore Pro 530 z zawieszką na ucho i na końcu Encore Pro 540. Tutaj mamy zawieszkę, pałąk na głowę i na szyję, czyli słuchawka bardzo uniwersalna.
Słuchawki posiadają mikrofon z redukcją szumów otoczenia około 75%, bardzo wygodne gąbki. Do rodziny Encore Pro została wprowadzona nowa seria słuchawek Encore Pro 300. W tej grupie są dwa modele słuchawek, Encore Pro 310 na jedno ucho i Encore Pro 320 na dwoje uszu. Zastąpiły słuchawkę Entere, której nie ma już w sprzedaży. Jest to model ekonomiczny, o nowoczesnym wyglądzie, wygodnych i dużych poduszkach oraz mikrofonie z redukcją szumów otoczenia. Wszystkie powyższe modele serii Encore Pro, o których mówiłam, występują w wersji zakończonej szybko złączką. Podłączamy je wtedy do telefonów stacjonarnych za pomocą kabla przyłączeniowego lub do komputera za pomocą adaptera USB-A DA80 lub DA70. Słuchawki zakończone szybko złączką możemy wykorzystać jednocześnie w środowisku telefonów stacjonarnych, jak i softfonów. Jeśli do tej pory używaliśmy słuchawek podłączanych do telefonu stacjonarnego, jest możliwość równoczesnego podpięcia ich do softfona. Do tego możemy wykorzystać adaptery serii MDA. Nowością jest grupa adapterów cyfrowych MDA500QD, która bezproblemowo integruje środowiska połączeń mieszanych, czyli łączy obsługę klienta poprzez telefon stacjonarny i softfon komputerowy. Adapter współpracuje ze środowiskiem Unified Communication oraz softfonami Avaya, Microsoft, Cisco i innymi. W zestawie są odpowiednie kable, jeden zakończony USB do komputera, może być w wersji USB-A i USB-C i drugi kabel do podłączenia do telefonu stacjonarnego. Występują dwa modele adapterów, MDA524 do słuchawek podłączonych przez kabel zakończony czteroma pinami i MDA526 do słuchawek z kablem sześciopinowym. Adapter dzięki zaawansowanej redukcji szumów i echa zapewnia czysty i naturalny dźwięk. Ma przyciski odbierania i kończenia połączenia, wyciszania głośności. Wyposażony jest w zaawansowaną ochronę akustyczną SoundGuard Digital, czyli ulepszone zabezpieczenie przeciwzakłóceniowe, które wykrywa i eliminuje nagły wzrost dźwięku, a tym samym zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia szoku akustycznego. Ponadto mierzy średnią dzienną ekspozycję na hałas i zapobiega jej przekroczeniu. Nagrywa rozmowy prowadzone przez telefon stacjonarny i softfon. Do tego wymagana jest aplikacja do nagrywania połączeń z komputera. Można również robić notatki głosowe, czyli słuchamy rozmowy z telefonu stacjonarnego lub połączenia softfonu i tworzymy notatki głosowe podczas połączenia bez słyszenia ich przez rozmówcę. Do tego również wymagana jest aplikacja do nagrywania notatek głosowych. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o nowości w serii adapterów MDA. Powyższe modele słuchawek, o których opowiadałam wcześniej, były zakończone szybko złączką, ale w ofercie Poli jest druga wersja tych słuchawek, to słuchawki zakończone USB, czyli podłączamy je do komputera bez żadnej przejściówki. Seria Encore Pro 700 i 500 zakończona jest USB-A. Natomiast nowe modele Encore Pro 310 i 320 dostępne są z USB-A i USB-C. I tu chciałam dodać, że wszystkie nowe modele słuchawek przewodowych i bezprzewodowych są produkowane z USB-A i USB-C. Te ekonomiczne słuchawki mają dynamiczny alarm wyciszenia mikrofonu, który rozpozna i powiadomi użytkownika, że ma wyciszony mikrofon, jak chce rozmawiać. Słuchawki w tej chwili są alternatywą dla trudno dostępnych słuchawek Blackwire 3200. Przeznaczone są do niskobudżetowych call center i contact center.
Cała seria słuchawek Encore Pro dedykowana jest głównie do call center i contact center, ponieważ są to słuchawki wytrzymałe i wygodne do 8-godzinnej pracy dla konsultantów. Wszystkie spełniają normy związane z ochroną słuchu, czyli ochrona przed dźwiękami powyżej 118 dB. Kolejną grupą, w której pojawiły się nowości, to słuchawki serii Blackwire. Do tej pory była w sprzedaży seria słuchawek Blackwire 3200, teraz jest nowa, nazywa się 3300. Czym się różni od poprzedniej? Na pewno rzuca się w oczy nowoczesny i stylowy wygląd. Wysięgnik mikrofonu jest elastyczny, łatwy do ustawienia względem ust. Wygodny wyściełany pałąk, miękkie poduszki nauszne, wysokiej jakości dźwięk. Cenowo Blackwire 3300 jest przeznaczona dla klientów o niższym budżecie. Można ją również proponować klientom zamiast serii Blackwire 3200. Występuje w dwóch wersjach, podstawowej 3310 i 3320, zakończonej USB i podłączanej tylko do komputera, oraz rozbudowanej 3315 i 3325, podłączanej po USB do komputera i telefonu komórkowego za pomocą jacka 2,5 mm. Seria 3315 i 3325 ma gąbki skóropodobne. Są w dwóch wersjach, do Unified Communication i Microsoft Teams, o czym informuje literka M. Wersja Microsoft Teams ma przycisk umożliwiający natychmiastowy dostęp do aplikacji Teams. Mogą być z USB-A i USB-C. Ikony pod słuchawkami pokazują nam, do jakiego urządzenia możemy je podłączyć. Do kogo są dedykowane te słuchawniki? Głównie pracownicy biurowi, osoby pracujące z domu, wykorzystujące aplikacje Teams, Zoom i Unified Communication. Łatwe w podłączeniu, plug and play, idealne do prowadzenia rozmów, webinarów, odsłuchiwania rozmów. W serii Blackwire na uwagę zasługuje również słuchawka 7225. Jest już jakiś czas na rynku, ale mało jest znana wśród klientów, a warto się nią zainteresować. Słuchawka ma pionierską konstrukcję, ponieważ nie ma wysięgnika mikrofonu. Cztery mikrofony ukryte są w kapsułach, po dwa mikrofony w każdej kapsule. Występuje w dwóch kolorach, czarnym i białym, oraz może być zakończona USB-A i USB-C. Na złączu USB jest wskaźnik włączonego mute. Dzięki aktywnej redukcji szumów otoczenia, miękkim gąbkom, wygodnemu pałąkowi przeznaczona jest dla pracowników biurowych, którzy muszą się skupić na swojej pracy. Idealna jest do codziennego użytku audio, wideo i słuchania multimediów. Ostatnią nowością, którą chciałam przedstawić z serii słuchawek Blackwire, jest słuchawka Blackwire 8225. Jest to słuchawka premium ze słuchawek USB. Elastyczny mikrofon z redukcją szumów otoczenia, wzbogacony o technologię Acoustic Fence, czyli niewidzialny płot, który blokuje zakłócenia od bliskich rozmówców i hałas otoczenia. Dzięki zaawansowanej hybrydowej aktywnej redukcji szumów otoczenia możemy zoptymalizować jakość dźwięku, wybierając z trzech ustawień ANC to, które jest dla nas najbardziej komfortowe, czyli włączyć, poziom średni i poziom wysoki. Wskaźnik rozmowy znajdujący się w kapsułach informuje naszych kolegów, że jesteśmy zajęci. Występuje podobnie jak poprzednie słuchawki w dwóch wersjach, Unified Communication i Microsoft Teams. Ta wersja ma wbudowany przycisk, który umożliwia bezpośredni dostęp do aplikacji. Jest dostępna z zakończeniem USB-A i USB-C. Alerty głosowe informują o głośności, wyciszeniu mikrofonu, włączonej i wyłączonej redukcji szumów otoczenia.
Zaawansowana hybrydowa technologia aktywnej redukcji szumów otoczenia zastosowana w słuchawkach 8225 odcina użytkownika od hałasu w pomieszczeniu. Dzięki czterem mikrofonom i trzem ustawieniom ANC użytkownicy mogą dostosować poziom ANC do swojego aktualnego miejsca pracy. Jest to łatwe w użyciu za pomocą trzypozycyjnego przyłącznika ANC, który znajduje się przy kontroli głośności. Wersja Microsoft Teams ma specjalny przycisk Teams dla natychmiastowego dostępu do aplikacji. Dedykowana jest do pracy biurowej, gdzie rozmowy są odbierane z komputera. Lekka i wygodna konstrukcja pozwala używać jej do pracy przez cały dzień w pomieszczeniach, w których jest duże natężenie hałasu. Obracane o 180 stopni głośniki i regulowany pałąk czynią ją wygodną dla wszystkich użytkowników, a zwłaszcza tych, którzy lubią nowinki techniczne i dobrą jakość dźwięku. Podsumowując nasze spotkanie, proszę pamiętać, że nowe modele słuchawek są dostępne z USB-A i USB-C oraz są w dwóch wersjach, do Unified Communication i Microsoft Teams. Przed zamówieniem słuchawek należy dopytać klienta, z jakim złączem chce zamówić słuchawki oraz czy używa Microsoft Teams. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i przekazuję głos koleżance Beacie Woźniak. Witam serdecznie raz jeszcze. Zestawy bezprzewodowe Dekti Bluetooth jako nowości Plantronixa. Jako że od wielu lat już obserwujemy rynek i widzimy, jak bardzo się zmienia, widzi to też firma Poli i idealnie dopasowuje nasze rozwiązanie do aktualnych potrzeb naszych klientów. W związku z tym, że nasi klienci szukają teraz rozwiązań, które jakby pozwolą im pracować i w domu, i w biurze, wykorzystując i telefon komórkowy, i komputer, i czasami jeszcze telefon stacjonarny. Pierwszą słuchawką, którą chciałabym zaproponować, jest to właśnie seria Voyager 4000. Słuchawka już jest jakiś czas na naszym rynku, jednak teraz jej jakby mamy ją w nowej odsłonie. Słuchawka Voyager 4200 jest to doskonała słuchawka dla każdego środowiska. Jest to słuchawka bluetoothowa, jest to słuchawka występująca na wariancie jedno- lub dwuusznym z bardzo ładnym zasięgiem. 30 metrów w przypadku zastosowania adaptera BT600 i w przypadku wersji opisowej to już jest 100 metrów. Słuchawka ma powiadomienia głosowe, ma mute, mówi nam, kiedy ją należy naładować, ile godzin rozmów nam zostało. BT600, czyli ten adapter, jest zakończony USB typu A lub C. Istnieje wersja to Microsoft Teams. Słuchawka ma doskonałą baterię, co ja mogę sama potwierdzić, ponieważ na niej pracuję. Tam jest ponad 12 godzin rozmów, co starcza naprawdę na pełne 2 dni pracy. Ma bardzo wyrazisty dźwięk, jest mega komfortowa do noszenia. Ma bardzo dobrą redukcję szumów otoczenia, nawet jak jest naprawdę bardzo głośno obok nas, nie słychać niczego, co się dzieje wokół. I ja uważam, że to jest naprawdę ogromna zaleta spośród słuchawek, które ja posiadam. Jest to chyba pod tym względem najlepszy model. Dodatkowym walorem, który może nam trochę umilać życie, jest to, że między rozmowami możemy słuchać muzyki albo odtwarzać jakieś nagrania typu szkolenie na przykład. Zestaw jest kompatybilny ze wszystkimi platformami głosowymi, Teamsem, Skype'em, Zoomem, Webexem, Avaya oraz współpracuje z asystentem głosowym Amazon Alexa, ale w wersji ofisowej, ponieważ w bazie jest wbudowane wsparcie. Nie miałam jeszcze sama jakby możliwości wypróbowania tego, natomiast podobno wystarczy dotknąć bazę i zapytać, a Alexa zareaguje natychmiast.
Waga słuchawki jest też bardzo komfortowa. Wersja jednouszna ma tylko 110 gram, wersja dwuuszna stereo około 150. Z ciekawostek takich, które mogłabym jeszcze Państwu jakby polecić, słuchawka bardzo dobrze, znaczy nadaje się do transportu, tak? Słuchawka ma składane nauszniki, ma komfortową kaburkę, którą można sobie schować gdzieś tam w torbie z laptopem i ma naprawdę bardzo dobry stosunek jakości do ceny. To jest taka trochę tańsza wersja Voyagera Focusa. Tyle tylko, że Voyager Focus występuje w wersji z BT600 oraz z podstawką lub bez podstawki, natomiast wersja Voyager 4200 ma już tutaj kilka wariantów. Na początku, tak jak powiedziałam, występowała wyłącznie w wersji bluetoothowej z BT600, obecnie istnieje jeszcze w wersji ofisowej. Warianty słuchawek, może to być wariant jedno lub dwuuszny. Mamy tutaj na slajdzie trzy pozycje. Voyager 4220 jest to wersja dwuuszna, stereofoniczna, bardzo ładnie nas odcinająca od zewnętrznego otoczenia. Jest to słuchawka dedykowana dla osób, które chcą się skupić, które prowadzą szkolenia, trudne rozmowy, które mają głośno gdzieś tam w pobliżu i chcą mieć ten komfort pracy, gdzie skupiają się wyłącznie na rozmówcy. Wariant jednouszny, model 4210 i jako nowy zupełna 4245. Są to słuchawki jednouszne. Są to słuchawki, które są dedykowane dla osób, które chcą aktywnie uczestniczyć w życiu biura. Model 4245 jest absolutną nowością, tak naprawdę jeszcze chyba nie mieliśmy jej sami w rękach. Jest to słuchawka bluetoothowa. Do tej pory ten design był zarezerwowany wyłącznie dla słuchawek dektowych typu Savi 740, 45, CS540. Obecnie ta słuchawka występuje też w wersji bluetoothowej. Jest to bardzo lubiany taki model w wersji dektowej, ponieważ jest bardzo leciutki i taki niewidoczny. Różnica, no poza oczywiście systemem pracy, jest w tym, że tutaj mamy aż 12 godzin rozmów, ponieważ słuchawka troszeczkę inaczej wykorzystuje tą energię jak słuchawki dektowe. Podłączenie serii Voyager 4200. Na slajdzie mamy trzy rodzaje podłączeń. Pierwsza możliwość, jaką mamy, to jest zakup wersji ofisowej, w której to baza łączy się z telefonem stacjonarnym i dodatkowo możemy jeszcze do samej słuchawki podłączyć swoją komórkę. Oczywiście w wersji ofisowej, czyli z telefonem stacjonarnym, ten zasięg będzie około 100 metrów. We współpracy z naszym telefonem komórkowym odległość będzie zależała tutaj od naszego telefonu trochę, czyli może to być odległość, nie wiem, 10 metrów na przykład. W wariancie drugim baza łączy się kablowo z komputerem i telefonem. Możemy też tutaj zalogować swoją słuchawkę. Oczywiście tu jest na zdjęciu pokazana słuchawka dwuuszna, jednak może to być wariant jednouszny. Jest to wersja, która jest dedykowana dla osoby używającej trzech źródeł dźwięku, czyli i komputera, i telefonu stacjonarnego, i jednocześnie komórki. Wariant trzeci jest to słuchawka dla osób zdecydowanie mobilnych, które nie mają telefonu stacjonarnego, które potrzebują mieć tylko łączność z komórką i z telefonem i z komputerem. Ona tu też występuje u nas handlowo w dwóch wariantach. Może być wariant, gdzie jest tylko BT600, ale też może być wariant, który posiada taką ładowarkę jakby nabiorkową, czyli taki stojaczek, który jest bardzo komfortowy. Przychodzimy, kładziemy słuchawkę, ona się ładuje i to naładowanie starcza nam na całe dwa dni pełnej pracy. No zasięg tutaj tej ostatniej jest zdecydowanie mniejszy, bo jest 30 metrów, ponieważ 100 metrów daje tylko nam baza. Profil użytkownika, dla kogo jest taka słuchawka, dla kogo jest seria 4000? No ja myślę, że dla każdego, bo ta słuchawka spełnia tak naprawdę wszystkie kryteria, jakie były poszukiwane obecnie przez rynek, czyli jest słuchawką bluetoothową, można ją podłączyć do smartfona,
Można ją podłączyć do komputera, można ją podłączyć również do telefonu stacjonarnego. I przede wszystkim ona jest dla tych osób, które większość czasu spędzają z daleka od biurka, które potrzebują, żeby tą słuchawkę, nawet pracując w biurze, zabrać do domu, zabrać w delegację, zabrać ze sobą gdzieś tam i poprowadzić konferencję gdziekolwiek tak naprawdę. Seria Savi 7200 Office. Jest to nowa seria, która wchodzi, jest bardzo podobna do serii CS500, czyli takie CS520. Bardzo komfortowa, z zasięgiem do 120 metrów, z dużymi, miękkimi nausznikami. System DEX zapewnia nam naprawdę bardzo dobrą jakość dźwięku. DEX Security, czyli wszelkie certyfikaty, które pozwalają nam na pracę z tą słuchawką, bezpieczną pracę, bez możliwości podsłuchu w najbardziej trudnych warunkach, tam gdzie ta informacja powinna być chroniona, czyli w bankach, czyli w instytucjach państwowych. Słuchawka ma adaptacyjny system zasilania. Co to znaczy? To znaczy tyle, że im jesteśmy bliżej bazy, tym słuchawka zużywa mniej energii, oszczędzając ją, czyli więcej godzin możemy na niej pracować bez jednego ładowania. Pełne ładowanie to tylko 3 godziny, więc nawet jeśli z jakiegoś powodu zapomnimy odłożyć słuchawkę na biurko, to następnego dnia przychodząc możemy ją położyć i nie wiem, na godzinę załóżmy i myślę, że już kilka godzin rozmów będziemy mogli przeprowadzić. Dodatkowym atutem słuchawki jest konferencja z dodatkowymi słuchawkami. Mając taką słuchawkę Savi 7200, możemy dodatkowo zaprosić naszych 3 kolegów do konferencji, czyli jest jakaś rozmowa z klientem, jest szkolenie, jest konferencja, chcemy, żeby jeszcze koleżanki lub koledzy słyszeli, o czym mówimy, a nie chcemy zostawiać konferencji na centrali. Wtedy możemy zaprosić z takimi samymi słuchawkami taką osobę do naszej rozmowy. Elektroniczne adaptery zdalnego odbioru. Jeśli chcemy odbierać rozmowę z dala od biurka, mając telefon stacjonarny, to potrzebujemy takiego podnośnika, takiego adaptera zdalnego odbioru. Dlaczego? Dlatego, bo on przekazuje sygnał dzwonka i pozwala nam odebrać zdalnie rozmowę. Bez niego nie będziemy słyszeć, czy ktoś dzwoni. Bez niego będziemy musieli podejść do telefonu i odebrać rozmowę z przycisku telefonu. Dla kogo jest taki zestaw? Takie zestawy są dedykowane przede wszystkim dla osób, które mają tylko i wyłącznie telefon stacjonarny, nie mogą lub nie chcą używać komórki i telefonu i komputera. Oczywiście są takie osoby, to nie jest tak, że teraz wszyscy używają komórek, nie. Są jednostki, które nadal komunikują się oficjalnie tylko z telefonem stacjonarnym. Mogą to być jakieś infolinie rządowe, mogą to być, nie wiem, jakieś biura, szpitale, jakieś helpdeski, tam gdzie jest ważna ochrona słuchu, tam gdzie jest ważny DEX Security, tam gdzie jest ważny komfort pracy, długa bateria i bardzo dobra pasywna redukcja szumów, tam bardzo dobrze sprawdza się seria 7200. Oczywiście taka wersja istnieje w wersji UC i wersji Teams. Wzbogacona seria Savi 8200, słuchawka bardzo podobnie wygląda, jednak tutaj już mamy bazę, która łączy 3 światy, czyli telefon komórkowy, telefon stacjonarny i komputer. Telefon komórkowy łączy się do bazy po Bluetoothie, natomiast sama słuchawka pracuje w dekcie i dzięki temu nawet jeśli ktoś dzwoni do nas na telefon komórkowy, możemy osiągnąć zasięg do 120 metrów, zakładając, że telefon zostanie w zasięgu niedalekiej bazy, bo jeśli odejdziemy z telefonem komórkowym razem ze słuchawką na odległość, nie wiem, 50 metrów, no to już wtedy ta komunikacja nam nie zadziała.
Istnieje wersja jedno- lub dwuuszna. Dwuuszna ma aktywną redukcję szumów. Przy jednouszne oczywiście jest to niemożliwe. Aktywna redukcja szumów pozwala nam na wycięcie wszystkich niepożądanych dźwięków, czyli jakichś wiatraków, jakiegoś piszczenia, szumu. Jest to bardzo komfortowy wariant dla osób pracujących w środowisku, gdzie te niepożądane dźwięki mogą występować. Oczywiście tak jak seria 7200, seria Savi 8200 ma certyfikację DEX Security zapewniającą bezpieczeństwo. Dodatkowym wariantem i walorem tej słuchawki jest to, że można połączyć dwie osoby, dwóch rozmówców dodatkowych poza nami. Czyli na przykład można wcisnąć, rozmawiając z jednym klientem, na przykład na telefonie stacjonarnym, można jeszcze wcisnąć jednocześnie dwa guziki, komputer plus ten telefon stacjonarny i mamy rozmowę trójstronną. Czyli na przykład dzwoni do nas klient, a my chcemy się jeszcze połączyć z kolegą z naszego działu wsparcia i w ten sposób możemy poprowadzić rozmowę trójstronną, zapewniającą wszystkim bardzo dobrą jakość dźwięku. Co ciekawe, możemy tak jak w przypadku wariantu 7200 dołączyć jeszcze dodatkowe trzy słuchawki, czyli tak naprawdę 3 plus my to 4 i plus dwie osoby zewnątrz, czyli tak naprawdę możemy rozmawiać w 6 osób. Warianty słuchawek, taki slajd chyba widzieliśmy przed chwilą w przypadku Voyagera, tam wszystkie słuchawki były bluetoothowe, tutaj mamy słuchawki dektowe, Savi 8220 jest to wariant dwuuszny, w wersji 8210 jednouszne i w wersji 8240 lub 45 to są warianty jednouszne, co myślę, że każda z nich patrząc od lewej jest w kierunku prawej lżejsza. Dwa pierwsze warianty, czyli 8220 i 8210 mają do 13 godzin rozmów, natomiast wariant ostatni ma co prawda 7 godzin, ale przy zastosowaniu modelu 8245, który ma w bazie dodatkową baterię, możemy osiągnąć 24 godziny na 24. Jak to się dzieje? Ponieważ w bazie ładuje się dodatkowa bateria i wystarczy ją wyjąć, wysunąć jednym palcem baterię z słuchawki, na której obecnie pracujemy, wsunąć nową i już mamy zachowaną ciągłość rozmów. Jakie jeszcze walory mają te słuchawki? Otóż te słuchawki, do każdej z nich można dokupić dodatkową słuchawkę z ładowarką, dodatkowe pałąki, dodatkowe baterie, co daje nam bardzo dużą przewagę tutaj nad innymi rozwiązaniami na rynku. Daje nam możliwość na przykład uczestniczenia w przetargach, gdzie jest wymagany długi czas pracy, a o ile nie wystarczy tych 13 godzin rozmów w przypadku pierwszych dwóch słuchawek, o tyle przy infoliniach działających całą dobę bardzo często wybierany jest model 8245, który ma taką dodatkową baterię zaszytą w bazie i on wtedy gwarantuje nam, że nie ma możliwości, żeby ta słuchawka nie działała, ponieważ nawet jeśli nie będziemy pamiętali, żeby odłożyć słuchawkę na bazę, to w bazie będzie zawsze naładowana kolejna bateria. Podłączenie serii Savi 8200 jest bardzo proste. Jest kabelek, który łączy, dość długi kabelek, łączy nas z komputerem, jest kabel do telefonu stacjonarnego. Każde gniazdo jest inne, więc nie ma możliwości źle podłączenia takich kabli. Logujemy naszą komórkę do bazy. Logowanie też jest bardzo proste. Wystarczy nacisnąć guzik, przytrzymać chwilkę dłużej na bazie serii Savi. Baza nam zacznie dwukolorowo migać, w telefonie wybrać wyszukaj nowe urządzenie i jesteśmy sparowani. Profil użytkownika, dla kogo seria Savi? No, tak naprawdę dla osób głównie pracujących w biurze, dla osób, które pracują na infolinii, które bardzo dużo rozmawiają, które prowadzą długie rozmowy, mają wymagania wyciszenia otoczenia, ponieważ seria Savi ma bardzo dobre mikrofony,
wycinający nam wszystko, co się dzieje wokół. Osób, które potrzebują skupienia, tutaj bardzo ładnie się sprawuje model 8220. W helpdeskach, na infoliniach typu 112 i dla osób, które potrzebują się wyciszyć lub wyciszyć otoczenie. Często szkolą innych lub są szkolone. Chwilkę o zestawach głośnomówiących. W tej prezentacji są cztery nowe zestawy. Kalisto 3200, 5200, 5300 i ostatni Kalisto 7200. Są to nowości w naszej ofercie. Każdy z nich jest troszkę inny. Kalisto 3200 jest najprostszym naszym zestawem, który wystarczy podłączyć do komputera i od razu działa. Dookólny mikrofon 360 stopni, USB typu A lub C do wyboru, wersja Microsoft Teams, promień zbierania tak około 1 do 3 metrów. Jest dedykowana dla małych grup, 1 do 3 osób. Doskonale sprawdza się w transporcie, ma fajny przenośny pokrowiec. Połączenie typu plug and play. Nie wymaga ładowania, co też jest ogromnym walorem, ponieważ część osób oczywiście chce słuchawkę bezprzewodową, ale zapewniając połączenie na 100%, to kabel nam daje taką gwarancję. Kalisto 5200 jest to wzbogacona wersja Kalisto 3200. To, co mamy tutaj ekstra, to mamy jack 3,5 mm, który nam zapewnia do 30 godzin rozmów. Jak pierwszy raz zobaczyłam jakby kartę produktu, to zaczęłam się zastanawiać, po co te 30 godzin rozmów. Otóż jack 3,5 mm służy do podłączenia telefonu komórkowego, a z telefonu urządzenie się nie zasila, w związku z tym jest wbudowana bateria, która nam gwarantuje jakby połączenie z telefonem komórkowym i współpracę z tym urządzeniem. Nowość w naszej ofercie Kalisto 5300. Jest to już wersja z Bluetoothem. Dokólny mikrofon oczywiście, pokrowiec w zestawie, USB typu A lub C. Chodzi tutaj o jakby adapter BT600. Wersja Microsoft Teams. Oczywiście można kupić taki głośnomówiący zestaw bez adaptera BT600, taki też jest w ofercie. Niemniej jednak zachęcam do kupienia pełnego zestawu ze względu na to, że po pierwsze bardzo szybko się łączymy. Nie potrzebujemy żadnych dodatkowych oprogramowań, żeby się połączyć i przy BT600 mamy gwarancję jakości, ponieważ nasze komputery nie zawsze zawierają w sobie wbudowanego Bluetootha dobrej jakości i nie ma gwarancji, czy jeśli próbujemy się podłączyć na jakiś zestaw głośnomówiący bez tego BT600, że to urządzenie wykorzysta w 100% swoje możliwości. Profil użytkownika. Dla kogo są dedykowane? Dedykowana jest seria Kalisto 5200, 300. No ja myślę, że dla każdego, kto pracuje w biurze i jest w drodze, dla mniejszych grup, dla takich grup, które robią bardzo szybkie spotkania, krótkie spotkania, które potrzebują coś odsłuchać. Jest to bardzo proste, przyjazne urządzenie, niewielkie jak widać na zdjęciu, można łatwo zabrać ze sobą, przewieźć w każde miejsce i działa tak naprawdę zawsze. No i ostatnie nasze urządzenie, Kalisto 7200, jest to zestaw głośnomówiący dedykowany do nieco większej sali, dla nieco większego grona osób. Jest to taka nasza linia premium, która naprawdę ogarnie nam dużo więcej, ma lepszą jakość, jest dla jakby bardziej wymagającego klienta i ja bym ją tu poleciła do umieszczenia na stałe w jakiejś salce konferencyjnej. Jak widać, ten zestaw zawiera w pakiecie linkę zabezpieczającą. Oczywiście linka nam się kojarzy z tym, że zabezpiecza nas przed kradzieżą, niemniej jednak nie chodzi tutaj o kradzież, tylko chodzi o to, że jeśli salki konferencyjne są bardzo oblegane, to dobrze by było, żeby sprzęt, który tam zostawiamy, tam cały czas był. Jeśli mamy umówione spotkanie na godzinę 14 i wchodzimy do sali,
mamy za 2 minuty dosłownie jakąś konferencję, a nie ma takiego zestawu, no to wtedy niestety, ale jest zawsze jakiś problem, szukamy, biegamy, mamy opóźnienia, każdy się denerwuje, więc taka linka daje nam gwarancję, że jak wchodzimy, to jesteśmy gotowi do pracy i możemy od razu usiąść i prowadzić naszą rozmowę. Profil użytkownika, no tak jak wcześniej wspomniałam, jest to już taka troszkę może większa grupa osób. Promil zbierania jest, mikrofonu jest większy. Oczywiście jest tutaj Bluetooth, czyli też możliwość podłączenia do jakiejś salki konferencyjnej. Zestaw ma naprawdę bardzo dobry krystaliczny dźwięk. I na tych zestawach może chcielibyśmy Państwu dzisiaj podziękować za nasze spotkanie. Nie są to oczywiście wszystkie nowości, jako że jednak mamy ograniczony czas. Zapraszamy Państwa na nasze spotkanie. Kiedy? Na stronie www.kontel.pl webinary znajdują się nasze kolejne zaproszenia. Zapraszam, proszę się zalogować, proszę wejść, proszę sprawdzić, kiedy będą nasze następne szkolenia. Na tej stronie też znajdują się nasze szkolenia archiwalne z naszego portfolio. Dziękuję.